Witam was, moi drodzy, ja jestem Krynio, to nasz bohater Jax i zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Alexa i z przygód Jaxa. Także zrealizowaliśmy misję, znaleźliśmy kleryka w obozie berserków. Dzisiaj zobaczymy, co uda nam się jeszcze wykonać. I tak tutaj zaglądamy do adiutora. Co my tu mamy za misję jeszcze? Może uda nam się coś dodać do atrybutów. Mamy 20 punktów. Na razie jeszcze sobie to odpuścimy. Poczekamy na więcej punktów, bo chciałbym jakiś fajny mieczyk tutaj zdobyć. Zajrzyjmy. Zapasy żywności. Cindy chce. O, zróbmy to. Tą umowę rozpatrzyjmy. Tutaj pójdźmy do... Porozmawiajmy do wszystkich przywódców klanów. Zobaczymy, co nam powiedzą. Co nam się uda dzisiaj uzyskać i jak daleko dojdziemy. Trzeba zadbać o zapasy żywności na razie. Także podążamy śladem węża, jak to mówią, i dotrzemy zaraz do Ragnara i tego drugiego, nie pamiętam jak się gościu nazywa, ale zaraz do niego tutaj pójdziemy, na pewno jest na górze. Zapytamy, co, jak i gdzie, jak również dlaczego, co to za gostki. Strażnik, ogrodnik, ogrodnik, troszkę przenika to wszystko, ale do przodu. Niezbyt ciekawie, że przechodzimy sobie przez nich, ale dobra. Tutaj chyba jest pierwszy. W tej chacie. Chyba tak. Aha, tam jest Cindy, ta na pomarańczowa wskaźnik. I tu porozmawiamy zaraz z gościem, dowiemy się, co jest z dostawami, czy jest szansa na pomoc. A gdzie on jest? On śpi. Wstawaj, Luju. Obudź się. Witaj, przybyszu. Mam nadzieję, że traktowano cię dobrze. Goliet zawsze stał otworem przed poszukującymi schronienia. Ale czasy są ciężkie, a wojna sprzyja nieufności. Moim zdaniem, wolni ludzie powinni zjednoczyć siły w walce przeciwko albom. Czy mam się spodziewać kłopotów? Głównie gadania. Ludzie plotkują o nowo przybyłych. Jeśli chcesz, by ludzie ci zaufali, pomóż im znaleźć ku temu powody. Kiedy zyskasz przychylność, ich drzwi staną przed tobą otworem. Będziesz miał gdzie się zatrzymać i dostaniesz szansę, by stać się jednym z nas. Twój trud zostanie wynagrodzony. Berserkowie wierzą w prawo do kolejnej szansy. Od ciebie zależy, jak ją wykorzystasz. Kim jesteś? Nazywam się Cormac. Jestem naczelnikiem klanu Młota. Każdy z klanów ma określony talent. Naszym jest magia. Dar, który trafił do nas we właściwym momencie. Dowód na to, że planeta potrzebowała strażników i wybrała właśnie nas. Nasze ciała kanalizują moc umożliwiającą walkę z maszynami kleryków. Moc, którą daje nam mana, nie zna granic. Mimo to wydaje się naturalna. Trudno uwierzyć, że magię udostępniono nam ledwie pokolenie temu. Dopiero co zaczęliśmy ją badać. Klan Młota uczynił z tych badań swój naczelny cel. Co sądzisz o waszych prawach? Przestrzeganie praw to nasz obowiązek. Mówi nam, kim jesteśmy. Ich interpretacja
wymaga jednak większej rozwagi. Śmierć lub wygnanie nie powinny być jedynymi karami. Skruchę należy doceniać. Wyrozumiałość pozwoliłaby nam uratować wartościowych ludzi. Uważasz, że berserkowie są zbyt surowi? Zaangażowani, nie surowi. Czasem zaangażowanie czyni nas ślepymi na inne sposoby myślenia. Wyobraź sobie, co by było, gdyby berserkom udało się ulepszyć maną, broń energetyczną kleryków albo materiały wybuchowe banitów. Kto zdołałby nas wtedy powstrzymać? Zdaniem Angrima, zawierzenie technologii może nas zniszczyć. Zastanawiam się, czy zbyt kurczowe trzymanie się prawa nie będzie miało podobnych skutków. Koniec końców byli tacy, którzy wyrzekali się magii jako sprzecznej z naturą. Tymczasem właśnie magia jest tym, co ją chroni. Bez względu na moje zdanie, musimy przestrzegać obowiązujących praw. Czy między klanami panuje niezgoda? Wystarczy dać jakiejś grupie nazwę, a wykorzysta ją jako powód do kłótni z innymi. Pomimo różnic, wszyscy jesteśmy berserkami. Każdemu, kto o tym zapomina, należy przypomnieć, wobec jakich wartości powinien być lojalny. Są pomiędzy wami zdrajcy? Nie zdrajcy, lecz awanturnicy. Mówią, zanim się zastanowią. Sądzisz, że prawo ma nam służyć do zatykania ust tym, którzy ośmielają się mieć własne zdanie? Ja uważam, że powinniśmy starać się przekonać wszystkich, że naszej sprawie najbardziej przysłuży się współpraca. Ciągle to powtarzam. Niektórzy jednak przestali słuchać. Może posłuchają mnie? Możliwe. Czy mógłbyś oddać mi przysługę i porozmawiać z Eldurem? Słyszałem, jak wypowiada się przeciw klanowi żelaza. Nie wiem, co wywołało jego gniew. Znajdziesz go wśród ogrodników, w ich domu. Będę wdzięczny, jeśli dowiesz się, co go rozzłościło, zanim cała sprawa przybierze niewłaściwy obrót. Ej, ale nie o tym mieliśmy rozmawiać. Wstań! Co? Czego chcesz, do cholery? Cinda potrzebuje twojej pomocy. Znowu kłopoty z zapasami? Jak mogę jej pomóc? Potrzebuje ludzi do odbierania dostaw jedzenia. Myślałem, że Angrim już kogoś wysłał. Angrim odmówił wysłania kolejnych ludzi. Co jego zdaniem będziemy jeść, jeśli nikt nie odbierze dostaw? Wojownicy nie mogą walczyć z pustymi żołądkami. Jednakże, skoro Angrim odmówił, zagrożenie musi być duże. Wyślę ludzi, by pomogli Sindzie. Najpierw jednak muszę się upewnić, że mają większe szanse na przetrwanie. Niedawno udało nam się zdobyć kleryckie czujniki ruchu. Zabrano je do dziupli, gdzie mają pobrać z nich eleks. Zdobądź dla mnie taki czujnik, a Sinda dostanie pomoc, o którą prosi. Czy zabieranie sprzętu z dziupli nie jest wbrew prawu? Niektórych problemów nie da się rozwiązać, nie łamiąc prawa. Zdobądź czujnik, a pomogę Sindzie. Takie są moje warunki. Mam czujnik ruchu, o który prosiłeś. Świetna robota.
Moi ludzie będą mieli szansę zawczasu zobaczyć zbliżające się niebezpieczeństwo. Powiedz Sindzie, że może liczyć na pomoc klanu Młota. Powiem moim ludziom, by się przygotowali. Naucz mnie czegoś. Jasne. Siła i zręczność 25. I 15. Siła i zręczność. Z każdym będzie większe obrażenie zadawane podczas walki wręcz. Dobra, na razie sobie opuścimy. Tak, udamy się do Cindy. Wyjaśnimy jej całą sprawę. Będziemy mieli jeden temat z głowy i udamy się do ogrodników. Mamy z tym gościem tam se pogadać. Tam jakąś roślinę możemy zabrać, nic tu nie bierzemy. Idziemy do laski, porozmawiamy z laską, jest tam na dole, dobra, i potem do ogrodników. Taki jest wstępny plan. Przydało mi się trochę lepszy miecz i w ogóle, no miecz był, tylko kurde lebele, muszę na czymś zarobić. Na razie jeszcze, że tak powiem, z Goliet specjalnie nie wyszedłem. Kasiora by się przydała. Sprzedać niespecjalnie mam co. Trzeba spróbować wykonać parę misji. Może po drodze uda mi się coś zdobyć, zarobić. Tu coś powinno być. Jest jakiś śmietnik. Może tu coś znajdę. Kuchenek ogrodnika. Szczur! Widzę szczura. Szczury. Dobra. Co tu jeszcze znajdę na śmietniku? Strzała. Strzała. Jabłko. Spleśniały chleb. Niejadalne. Czy coś jeszcze tu mogę? Jeszcze jedno jabłko. Dobra. Liczyłem na coś więcej, ale najwyraźniej nie mogę, no, na za dużo liczyć. Ta Cindy. Kurde, lebela na pewno jeszcze śpi.
Ktoś tam jest? Ta. Klan Młota zajmie się dostawami. Naprawdę? Przekonałeś Cormaga, by pomógł? Tak. O, nawet nie wiesz, jaka to dla mnie ulga. Myślałam, że tu oszaleję. Chcę ci podziękować i zaproponować zapłatę. Daj mi 300 kryształków. To uczciwa stawka. W imieniu Goliet i wszystkich berserków. Dziękuję ci. No i super, zarobiłem na tym fajną kasę. Teraz adiutor. I chciałem zobaczyć, tu powinienem dostać, powinienem mieć 30 punktów. Dokładnie, i tu powinny być 3 punkty. Dobrze, to na razie sobie odpuścimy. Tutaj jakieś rzeczy doszły, rośliny. Tu pewnie doszło jabłko albo ten spleśniałek, smażone mięso. Jabłko, spleśniały chleb. A co muszę zbierać? Te bochenki ogrodnika, to mi się może przydać. Kłopoty klanu, to ustawimy. Tu muszę pogadać z kimś. Spleś tego się nie, to nie można sprzedać. Tak, bo to tam później różne takie dziwne rzeczy, ale dobra, już wiem, o co chodzi z tym chlebem. Tam na dół muszę jakoś zejść. Chodząc od sili. Przejść do jednego gościa, z nim porozmawiać. Ale tu jeszcze można było jakieś fanty znaleźć, z tego co pamiętam. To jest piwniara jakaś. Tam na razie nie wchodzimy. Czy tu coś można pożyczyć? Na razie nie. Dobra, skoro nie możemy nic pożyczyć, to idziemy dalej. Roślinka. Dobra. Chciałbym się powymieniać. Tak? Powymieniać. A dlaczego? Też da się zebrać ten gigantoliść. Nie idzie komuś do chaty? Może można wejść komuś do chaty? Czekajcie, bo coś mi tu nie pasuje. Gdzie ja to jestem? Niby w teorii dobrze idę.
Przesuń się, gościu. To jest jakaś roślinka, trzeba ją podnieść. O, właśnie. Jakieś ziole o leczniczym działaniu i coś tam. Coś leży. Wiesz, Jax, co stoi? Nikt tego nie widzi. To trzeba brać. Przede wszystkim papier toaletowy też. Dokładnie, to można później sprzedać. Dobra, tu gdzieś jest gość, z którym mam porozmawiać. To nie ten? To jakiś ogrodnik sika na mur. Z nim mam nie rozmawiać. A, ma być w chacie ogrodników. No przecież. Tu muszę wejść. Co? Co? Kto tam jest? Z którym to mam rozmawiać? Nie z tym. Co tu robisz? Hej, o. Przyszedłeś mnie zastąpić? O co chodzi? Do jasnej, czy nikt nie raczy mi pomóc? Muszę się odlać, usiąść i zmienić pieprzony krajobraz. No z tobą miałem chyba porozmawiać. Jak na syfiliczny worek raptora ktoś ma pilnować tego terenu w pojedynkę? Co cię tak rozwścieczyło? Rozwścieczyło? Mnie? Kazali mi tu stać, machać jajami na wietrze, podczas gdy dziko gnije, ryją w okolicy. A albowie pełną parą ryją w zaroślach, od kiedy na zachodzie rozbił się oblatywacz. Normalnie, zero stresu. Nie wiem, czym zasłużyłem sobie na zesłanie tu, żeby te zmutowane kundle odgryzły mi klejnoty. To jak zaproszenie do najazdu. Wejścia pilnuje strażnik. Tak, jeden. Jakkolwiek przerażający ze mnie egzemplarz, nie powstrzymam stada dzikogniów ani ataku albów w pojedynkę. Wiesz, że dzikognije zeżrą wszystko, dosłownie wszystko. Potrzebuje cholernego wsparcia. Alvar miał pilnować plantacji sadzonek. Ale widzisz go gdzieś? Nie. Bo ten leniwy, migający się od obowiązków szmaciarz zniknął. Może mógłbyś go poszukać, skoro mam tu umrzeć, miło by było zrobić to w towarzystwie. Widziałeś, jak rozbił się obletywacz albów? Jasne, miałem miejsce w pierwszym rzędzie. Bum! Należało się kanali, lata w kółko i straszy ludzi. Ktoś podziękował mu we właściwy sposób. Widziałeś, kto go zestrzelił? Nie, coś zrobiło bum i poszedł w dół. Cokolwiek to było, stało się szybko. To tylko pokazuje, że technologia jest szaleństwem. Nie ma opcji, żeby ktoś wsadził mnie do takiego ustrojstwa. Maszyny są wbrew naturze. Widzisz, do czego się nadają, kiedy spadają z nieba. Czy oblatywacz mógł zestrzelić któryś z berserków? Nie ma mowy. Gdyby zrobił to któryś z naszych, urządziliby paradę na jego cześć. Wszyscy gadaliby tylko o tym.
Nie. Tym bardziej zastanawiające jest, kto to zrobił. Znajdę Alvara. O, na to liczyłem. Zacznij od droga. Powinieneś go znaleźć na warcie przy miejskiej bramie. Jeśli ktokolwiek wie, gdzie szukać Alvara, to tylko on. Są najlepszymi przyjaciółmi. Dlaczego mam ci pomóc? Bo chcesz być bezpieczny. Bo nie marzysz o zbliżeniu z Albem, Dzikogniejem i czym tam jeszcze. Bo jestem jedynym facetem, który bierze na klatę wszystko, co zagraża Edanowi. Masz rację. Na pielgrzyma, nareszcie. Wiedziałem, że jesteś spoko gość. Eldurze, słyszałem, że wszczynasz awantury z klanem Żelaza. No i co? Masz jakiś problem z klanem Żelaza? To nie ja mam problem. To ta zarozumiała pała Oran ma problem. Nie chce obsługiwać mnie ani nikogo z klanu Młota. 10 dni służby ciągiem, a na koniec dowiadujesz się, że nie możesz napić się piwa? Dlaczego Oran nie chce obsługiwać się w tawernie? Może pielgrzym cię oświeci w tym temacie. Ja nie mam pojęcia. Jednego dnia Oran sprzedaje nam piwo, a następnego nie chce nas nawet wpuścić do tawerny. Co ci do tego? Cormac chce uniknąć konfliktu pomiędzy klanami. W takim razie ktoś powinien pogadać z Oranem. To ten zafajdany Bubek ma problem, nie ja. Niech spuści z tonu. I zacznie znów wpuszczać klan Młota do tawerny, a sprawa się rozwiąże. No i mamy tutaj kolejny, że tak powiem, kolejną zagwozdkę. Kto tam jest? Ksiądz po kolędzie przyszedł. Kto jest? Nikogo nie ma. Co mi się tu wyświetliło? Eldur. Tu będzie Oran. Dobra. Spróbujemy wrócić i znaleźć tego Orana. Ziółko do zebrania, listek do podniesienia, roślinka do zjedzenia. Tak, o, mamy. Kolejny chwastek, dobra, idziemy. Chyba pamiętam, o co chodzi z tym Oranem. W sensie pamiętam, że trzeba będzie go bić, ale... wiem, że to nie jest takie do końca proste. Zaglądałem, rabowałem. Nikt nie widzi. Zabronione. Kto to widział, że ja tu byłem w ogóle? Nikt nic nie widział. Mnie tu wcale nie było. Pojawiam się i znikam. Byłem, nie byłem. Nie znam gościa. Pobiegł w drugą stronę. Damy radę. Dobra, tu gdzieś będzie knajpa tego Orana całego.
Mały szybki sejwik. Jakiś pracownik. Wchodzimy. Ale trafiamy w drzwi krynio. Dobra. Wcześniej było lepiej, ale co robić? Trzeba żyć dalej, nie? Czy mogę tu coś gwizdnąć? Dobra, po... Rozmawiajmy z Oranem. Co my tu mamy? Witaj wśród berserków. Jeśli chcesz awansować, musisz przestrzegać naszych świętych tradycji. Najświętsza z nich brzmi: szklanka zawsze powinna być pełna. To dlaczego moja jest pusta? Powiedz, co cię tu sprowadza? Nietypowa sprawa. Zapytamy najpierw o Alvara. Znasz berserka imieniem Alvar? Jasne, znam Alvara. Ten idiota razem ze swoim kumplem Argorem omal nie roznieśli mi tawerny jakieś kilka dni temu. Dawno nie widziałem nikogo tak napranego jak oni wtedy. Od tamtej pory nie widziałem Alvara. Jeśli go spotkasz, powiedz, by lepiej się tu nie pokazywał. Wiesz, gdzie może być Alvar? Nie i nie chcę wiedzieć. Spytaj jego kumpla Argora. Powinien być w dziupli. On jedyny gada jeszcze z Alvarem. To twoja tawerna? W rzeczy samej. Tawerna, azyl, miejsce odpoczynku dla ciężko spracowanych. Każdy pomyślny berserk znajdzie tu schronienie. Napijesz się czegoś? Ty mi powiedz. Dobra, porozmawiajmy o... Przysyła mnie klan Młota. W takim razie przykro mi, bar zamknięty. To go otwórz. Od teraz zaczniesz znów obsługiwać klan Młota. Czyżby? Do tej pory sądziłem, że to ja decyduję o tym, kogo obsługuję. Nie widzę powodów, dla których miałbym zmienić zdanie. Sugestii nie mam, charyzma. Może tak. Nie mogę, bo nie mam sugestii. Dobra, to go zabijemy. Zacznij ich obsługiwać, albo cię zabiję. Pogróżki na dzień dobry? Takie teksty to dla mnie chleb powszedni. Dobrze, twardzielu. Spotkajmy się na zewnątrz, przed tawerną. Poważnie? Wiedziałem, że to nie będzie proste, ale dobra. 5 razy nie musiał z nim rozmawiać. Doprawdy? Wygranie z nim tego nie będzie proste. Jak dobrze pamiętam. Najpierw zorganizuj jakieś picie. Chcesz, żebym znów zaczął obsługiwać klan Młota? Dobądź broni. Pokaż mi, jak bardzo ci na tym zależy. Ha!
zasłużył sobie na to. Idę sobie, w porządku? Prawdy? O, myślę, że nic mocniejszy. Jeszcze dwa razy go. Przyłóż mu. Odłóż broń. Bądź palantem, co? Tak jest lepiej. O tym osiądzu! Co za koleś? Nie wchodzić do karczmy. Nie wchodzić do karczmy. Tak właśnie bałem, że kogoś zaczepię w końcu. No i zaczepiłem jakiegoś łba i... O ludzie, już prawie go miałem. Się kręcą kołki jedne, po co wy tu łazicie w ogóle? Potrzebni tu jesteście, jak nie powiem co. Krwawemu Baxterowi. No wyjdź. Teraz? Serio? Chcesz, żebym znów zaczął obsługiwać klan Młota? Dobądź broń. Sami oni wyjdziemy, czego nie Nie wstawaj mi więcej. Następny. Ty gnojku, wyglądasz niepozornie, ale dajesz radę. Zaczniesz obsługiwać klan Młota, czy nie? Tak, dobrze. Będę ich obsługiwał. Dziękuję. Rozmawiam z Angrimem, dobrze? Co Angrim ma z tym wspólnego? To on kazał mi przestać obsługiwać klan Młota. Chyba liczył na to, że dzięki temu niektórzy z nich przejdą do klanu Żelaza. Moim zdaniem Cormac powinien o tym wiedzieć. To już nie moja sprawa. Jestem prostym właścicielem tawerny. No dobra. Pierdziel dostał. Należało mu się. Mówią, że jeśli szuka się trudno dostępnych towarów, warto się do ciebie zgłosić. Przychodzisz od Angrima? Nie wiem, skąd on bierze te wymysły na mój temat. Nie przychodzę od Angrima. Chcę kupić broń laserową, taką, jakiej używają klerycy. Ostatnio nawet miałem jedną w rękach, ale Hakon się o tym dowiedział i ją skonfiskował. Wiesz, gdzie zdobędę podobną? Jeśli uda ci się dostać jedną, może dałbyś radę wykombinować, powiedzmy, trzy? Oszalałeś. Po takich ciekawych rzeczach rozmawiałem. No ale dobra. Broń laserowa i te sprawy. Dobra. Najpierw muszę pójść do tego gościa, powiedzieć mu, że bar otwarty. Ciszej! Jemu powiem, że bar otwarty, to wtedy mogę udać się do Cormaga, Angrima, który tam był po kolei. Tu jeszcze ktoś jest. Kto tu jeszcze jest? Co to za gość? To Oran. Tak. Tam trzeba powiedzieć i tu jest Cormac. No dobra. Myślę za chwilę.
Na razie idę powiem temu ziomkowi, że bar otwarty. Może przyjść się napić browara na spokojnie. Cyk, pyki, myk. Chyba nie w tą uliczkę skręcił. Ale roślinek sobie pozbieram. Przydadzą się później z tego, co pamiętam. Dobra, tu gdzieś musi być ten gość od tego baru. Gdzie on to jest? O! Mana. Elektrik. I jeden do jeden, ale zawsze to coś. Dobra. O, tu jest ścieżka na dół. Roślinka. A, ten gościu dalej w kwacie jest, dobra. Idziemy do chaty, zamienimy nim z nim dwa zdania, powiemy, że bar otwarty i do Cormaga. Halo, żona. Kto tam jest? Kurde, na tej flaszce zależało. Oran zniósł zakaz. Klan Młota znów ma wstęp do tawerny. Proszę, proszę. Wygadany by strzacha z ciebie. Jak tego dokonałeś? Czy to ważne? Bywam przekonujący. Dokładnie. Ja myślę. Cokolwiek zrobiłeś, jestem ci wdzięczny. Proszę, weź to. Skromne podziękowanie od klanu Młota. Skromne, ale taką wdzięczność lubię. Dobra. Na razie nie będę... O, wiedziałem, że tu jeszcze coś się dzieje, więc nie wszyscy śpią. Co? Co? Kto tam jest? Nikogo nie ma, wychodzę. Czego się awanturujesz? Teraz musimy się udać do Cormaga. Fajnie szybko ten zasób siły rośnie. Starczy chwilę czekać i... Na czymś ty tu utknął. Zawiechę złapałeś? A co się wieszać? To trzeba się sprężać. Koleżkę sprężamy. Spinamy po ślady i do przodu. Dawaj, 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 dawaj.
tutaj zamieszałeś, ale tu będzie gdzieś zaraz. On green. No, muszę jeszcze na górę wejść. Jak dobrze kojarzę. Nie powinno się polegać na maszynach! A przestań brednie opowiadać, jakie maszyny. To tylko moja ręka. Dobra, wyjaśnimy sprawę z Angrimem i będziemy mieli na tą chwilę. Na tą chwilę będzie tyle, moi drodzy. Znaczy nie z Angrimem, tylko z Kormagiem. Spróbujemy drobnych kradzieży. Lexit. O uzdrowicielu, prawie pobiegłem. Dobra, trochę mu podprowadziliśmy. Co? Czego chcesz do cholery? Niesnaski między Eldurem a klanem żelaza zostały zażegnane. Zatem Eldur może znów zacząć topić smutki w kieliszku, zamiast rozgłaszać je na mieście. Jak to zrobiłeś? Po krótkiej rozmowie Oran zgodził się, że najlepiej by klany współpracowały ze sobą. Krótka rozmowa, co? Nieważne, jak tego dokonałeś. Grunt, że sprawa się rozwiązała. Obawiałem się, że ta historia może się przerodzić w coś poważniejszego. Powinienem mieć więcej wiary. Wygląda na to, że rzeczywiście ludzie wspierają naszą sprawę. Dobra, idziemy po bandzie, najwyżej na tym stracę. To Angrim wszczął zamieszanie. Miał nadzieję, że jeśli zakaże obsługiwania klanu Młota w tawernie, więcej ludzi przyłączy się do klanu Żelaza. Jesteś pewny? Wiem to od Orana. W takim razie muszę pomówić z Ragnarem. Trzeba oduczyć Angrima stosowania podobnych wybiegów. Albowie dostarczają nam wystarczająco problemów. Wewnętrzne konflikty są niepotrzebne. Dziękuję za pomoc. To twoja zapłata. Niech ta sprawa pozostanie między nami. I to lubię. Dobra, moi drodzy, jeszcze tutaj zobaczę, ile ja mam. Hmm, 1160 eleksitu. Wiecie co? Teleportnę się do kowala. Bo mnie interesuje zmiana miecza. Miecza, to znaczy ten topór bym chciał zmienić na miecz, tylko kurde lebele, muszę zobaczyć, co on tam miał i czy ewentualnie mogę już coś kupić.
Trudno tam dotrzeć, bo wszędzie pełno patroli. Siły obronne wszystko utrudniają. Miliony ludzi korzystały z technologii, do której my nie mamy dostępu. A, kowal śpi. Problem tkwi w zapasach. Ja się już dżemnę. Tak na szybko. Do rana. Muszę lecieć. No, proszę, siły witalne mi wróciły, mamy dzień. Nie lubię nocy, kowal. Chcę się wymienić. Wybierz zbroję i broń, potem możemy przejść do wymiany. Mhm. Miecz wojownika 40-33, ten miecz rogaty. O, 28-54, 28, to już jest dobrze. Miecz wojownika. Tarcza wojenna 30-30, hełm myśliwego 500. Miecz wojownika. Ile ten miecz rogaty kosztuje? Plus 6 by mi dał do topora. Ten to już plus 40, to już ciężki klucz plus 1. Miała plus 17, ale 33 za dużo. Już nie wiem, może od miecza rogatego. Siła budowa 800. Dobra, weźmy na razie miecz. Co możemy sprzedać? Topór. Pilot do drona, jedzenie z puszki, wino, eliksiry nie, zapas, energii umysłu to sobie zostawię na razie. To liść, rośliny na razie zostawię, antytoksyna, eleksir w czystej formie, mana, futro. Futro sprzedam, kości sprzedam, elektrozłom na razie zostawię, bryłka złota za 10, bryłka siarki, bryłka rudy żelaza, wytrychy. Młot zostawię, księga opowieści. Cenny puchar. Sprzedaj, dzbanek sprzedaj. Miotłę sprzedaj. Wykwintny widelec sprzedaj. Sprzedaj. Widać, opłacało się ukraść. Jak stworzyć eliksir z życia. Strzały to na razie zostawię.
400 parę mam. Czy będę mógł kupić za to jakiś hełm myśliwego? 500. Tarcza bojowa. 500. Pancerz myśliwego. Brakuje. Dobra, na razie akceptujemy wymianę. Teraz muszę się tutaj z boku ustawić. Moi drodzy, tak, adiutor. Ile brawo potrzebuje? Zabrania używania technologii. Cicho być. A tam cicho być. 28. Siła i zręczność. Zobaczymy zaraz. No zaraz się okaże, że zostanę bez broni. Ale już mnie dużo brakuje do następnego poziomu. Dobrze, ile potrzebuję? 28 siła. 28 zręczność. Kurde, 6 mi brakło. Nie mogę używać miecza, no po prostu. Będę chwilowo bezbronny. Argor, a to jest Eldor. Tak, teleportujemy się tutaj, nie będziemy już po tym całym tym chodzić.